Z kitu. Na czym ostatnio skończyliśmy? To jest dobre pytanie. Na zbudowaniu dostawy żywności. Tylko ona się buduje teraz aktualnie. Więc my możemy sobie spokojnie do centrum śledzenia wejść i odpalić nasze Kerpollo. Jest, Kerpollo. Nie mam moda na Diazo. Diazo to jest mod na Action Group Manager, czyli na menadżera grup akcji, czyli skrótów klawiszowych. Rickson. Tylko ja go w sumie nie potrafię używać, więc chyba będę musiał go wyrzucić, bo naprawdę nie potrafię go używać kompletnie. Nie potrafię się nauczyć go używać. Ciekawa orbita tu się zaczyna robić, nie chcę nic mówić, bo patrzcie. Lecę teraz na Minmusa. Teoretycznie powinien lecieć na Minmusa. Coś się zbugowało i na razie nie lecę. Czemu nie lecę na Minmusa? Dobra, lecę na Minmusa, tylko coś się zbugowało. Zaraz to poprawimy. Lecę na Minmusa. Jeżeli nic nie zrobił, to wracam na Księżyc. Księżyc mnie przyspiesza. Kerbin mnie przyspiesza i lecimy w kosmos. Przestrzeń kosmiczną głęboką. Ale tak się nie stanie. Mi się jabłko z zębami zadomowiło. Co robi Kerpollo? Leci na Minmusa. Będzie badało Minmusa. Taki jest wstępny plan. No, energii mamy, wszystko mamy. Nie ma co się przejmować. Możemy sobie panele odpalić. A proszę bardzo, panele sobie odpalimy, żeby to ładnie wyglądało. Odpalmy skanowanie. No właśnie, odpalmy skanowanie. No stój w miejscu, dziadu. O, jeszcze tu jedny mam narząd gdzieś przyrząd. Jest tu jeszcze ta antena. Trochę źle zamontowałem to, widzę. Będzie się. No właśnie. No dobra, trudno mówi się. Mówi się tak, że tak to imę trudno. Znaczy, psułem cudowną orbitę. No bez przesady. K19? Co to jest K19? Kiedy chore wizje widzów, do kiedy zgłaszać? No, do momentu, gdy wystartują chore wizje, tak? Czyli do tego 17-18 maja. Ile biomów zamierzam zbadać? W sumie naraz mogę zbadać 3 biomy. Ale jako, że będziemy mieć na orbicie Minmusa, będziemy mieć też lądownik, więc można trochę pokombinować, tak? Ogólnie. Będzie można trochę pokombinować. No zaraz nam się skończy budowa. O, jeżeli będziemy potrzebować dostawy żywności, to proszę bardzo, jest jakby co. Nie wiem, nie chcę wchodzić w to, co Max podesłałeś kompletnie. Nie widziałem tego filmu, by ktoś się pytał. Zaraz, może jaka w ogóle orbita. Śmieszne, dobra, luzik. Przy Apoapsie chciałbym dostać powiadomienie. Za 2 godziny, dobra. Zaraz. Czekaj, jakoś dziwnie leci on. Aha, dobra, jest.
zbuduj coś tak długiego jak dług publiczny. Nie da się. Nie ma nic dłuższego i większego długu publicznego Polski. Czyńcu, jak to. Powinienem, aha, dobra. Dobra, hamujemy w takim wypadku. Hamuj, hamuj, hamuluj, hamuluj. A jeszcze cała masa paliwa nam została. I teraz muszę rozkminić, bym chciał. No właśnie. Tofik, jak o czym będą? No będą o chorych wizjach, no. Macie części i zróbcie z nim co tylko wam się zechce, tak? Tylko będą to cywilne i tyle mam w sumie. Do militarnych jeszcze przejdziemy kiedyś. No, damy orbitę na ilu? Na 20 kilometrach? Jeszcze kilometrów wydaje się odpowiednią liczbą. Krybale są mniej rozmowne niż dawniej. Możliwe. Bo mam to sobie udać. No nie ma konkretnych zadań, no, no ale to będzie taka próba, taka oficjalna próba, można powiedzieć, wizji. Na 10 kilometrach? Nie, nie ma sensu. Czy to nie jest, znaczy 10 kilometrów to nie jest jakiś hardcore, tak, ale 20 kilometrów wydaje się optymalną liczbą. Cyfrą, wysokością. Stop, 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 Boże. Miałem laga i byśmy przestrzelili, a to byłoby smutne. Jakieś badania w ogóle, właśnie, Boże, badania mogę robić, Jesus, jego mać. Możemy analizować magnetosferę. Super. IVA report. Zaraz trzeba je się przesiąść, nawiasem mówiąc. Ale będzie hamowanie. Dobra, 20 na 20 km orbita. Może nie równe 20, ale 22 i 27 to jest prawie idealna orbita. Tam drobna różnica. Jeszcze fajnie, jakby ją tutaj wycyrkulować, tą orbitę. Szczerze powiedziawszy, byłoby bardzo fajnie. No, była taka fajna równiutka, nie?
Więc wyrównałem jeszcze ładnie orbitkę. Miała bardzo ładny kąt nachylenia względem osi tam. Jakieś badania mogę zrobić. I zaraz zapłon. 20 sekund, 15. Nowy filmik z inżynierii. Co? Dixter, ale gdzie filmik? Jaki filmik? U kogo filmik? Chyba nie u mnie. Dobra. Orbita, inklinacja. 180 stopni, aha. Ja w drugą stronę się kręcę. To niedobrze. Ej, właśnie, zaraz. O Boże. Źle się kręcę. Źle się kręcę. No trudno. Właśnie teraz zauważyłem, że źle się kręcę. O, 500 sprzedanych kopii inżynierów. Bardzo fajnie. Bardzo mnie to raduje. A to taka składanka z tego, co rozumiem, tak? A. Ja też jestem jednym z 500 tysięcy. Dobra. W takim rozrachunku musimy znaleźć miejsce, gdzie chcielibyśmy wylądować. A, tak, tylko problem jest taki, że Moon nie jest zbadany póki co. Więc to mamy tylko zbadany go na równiku, ale to sobie wystarczy póki co. W tym momencie póki co w zupełności... Nie, minus, tak, minus nie jest... W tym momencie to w zupełności wystarczy. Nie wiem, jakie tu my biomy zbadaliśmy, takie małe ale. A żeby to sprawdzić, mamy bibliotekę badań. Możemy jakieś badania zrobić. Więc tak, ogólnie odwiedziliśmy już Science Library Monitor. Zaraz. Ja chciałem to posortować po tym, gdzie to zbadaliśmy. Minmus. Co już na Minmusie zbadaliśmy? Na Minmusie zbadaliśmy już tak. Ej, my na Minmusie jeszcze... Nie, lądowaliśmy. Lowlands zbadaliśmy. Bieguny i wzniesienia. Okej, to w sumie dobrze. W sumie dobrze. W takim rozrachunku. No to oznacza, żebyśmy mogli sobie wylądować na przykład na Greater Flats, Midlands, Slopes, Lowlands. Jakieś kratery czy coś tutaj. No, kraterów żadnych nie ma. Lesser Flats tu mamy. Mamy Midlandsy. Lowlandsy to badaliśmy. Tu mamy Greater Flats. Lowlands. No właśnie, trzeba było takie... Dosyć mi na dużo badań zrobić. Lesser Flats. Midlands. Gdybyśmy gdzieś na przykład wylądowali gdzieś tutaj. Gdzieś na końcu tych całych wielkich, tych mniejszych płaskowyżów. Bo teraz tak, jeżeli chcielibyśmy gdzieś tutaj wylądować, to jakie to ma współrzędne?
No właśnie, trzeba by się współrzędne obliczyć. To byłoby ciekawe. I teraz jesteśmy na 160 stopniach E. Czyli w sumie zaraz byśmy musieli lądować na dobrą sprawę, żebyśmy chcieli gdzieś tutaj wylądować. Aha, bo się teraz w tą stronę poruszamy, w lewo, nie w prawo. Dobra, to jest dość ważna informacja, bądź co bądź. Więc my musimy wylądować. Może to będzie grube. Czyli my musimy wylądować gdzie? Skansat, instrument. O, to nam się przyda, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy. Czyli my musimy wylądować gdzie? Musimy wylądować. Teraz jesteśmy nad czym zaraz? Może to już zaczynam się gubić w tym wszystkim. My jesteśmy teraz nad Midlandsami. Okej. Za nami teraz są, przelatujemy, tu były te Lesser Flats, tak? Z tego co wiem, to było Lesser Flats tutaj. Tak, tu Lesser Flats, więc my musimy w sumie, na dobrą sprawę, wylądować po prostu gdzieś w tych okolicach. Byłoby dobrze. Albo możemy tutaj gdzieś. No teraz, kurde, zaczyna się grube rozkminianie, więc wybaczcie, że nie patrzę na czat, ale muszę to rozkminić. Dobra, więc musimy wylądować po prostu po drugiej stronie, na dobrą sprawę. Znaczy, musimy wylądować tu, gdzie teraz byliśmy, czyli musimy tu wyznaczyć sobie w perapsie, w okolicach perapsy, moment, żeby zwolnić w sumie. Aha, właśnie, my w ogóle musimy przetransferować Kerbala. Niech poleci dzisiaj Bill. Dzisiaj poleci sobie Bill. Chyba jest podekscytowany, wydaje mi się, nie jestem pewien, na to by wyglądało. Nadzieję jest wejście do kabiny, tutaj. Ląduję, robię badania i powrót. Nie, chcę zrobić badania, jedne, drugie, trzecie, dopiero wtedy zrobić powrót. Taki mam plan. Czyli dopiero wtedy zrobimy powrót. Taki jest plan ogólny. Więc teraz tak, rozłączenie. Rozłączenie. Przyłączamy statek nasz. Okej. Odpalamy silniki. W sumie si... O Boże. Ups. Dobra, silnik działa. Nóżki z tego co widzę działają. Okej. Dobra. Cześć, Namcia. No i właśnie. No i Bill, daj z siebie wszystko. W sumie zrobiłem błąd. Powinienem na tym module tutaj na orbicie dodać jeszcze moduł badawczy, dzięki któremu byśmy mogli oczyszczać narzędzia, ale no już trudno, mówi się. Już trochę too late. Jakieś badania mogę zrobić? Tak, dobrze, że łamałem. No tak, to prawda, dobrze. No dobra, jak mu trochę tutaj popsuć co nieco, ale na szczęście nic się nie stało. Dobra, hamulujemy. Ale zwinna maszyna ogólnie. Bardzo mnie to cieszy. Papa! Papa, module dowodzenia na orbicie. Możemy oglądać naszego dzielnego astronauty Billa, jak wyrusza daleką podróż. 6 kilometrów. Daje się ok, akurat.
żeby gdzieś wylądować. Dobra, lecimy na Szczecin. Jakieś znowu badania widzę. Trochę sobie pobadamy. Nie? Bill, kochaniutki. Pomyślcie od razu, jak nazwiemy flagę, która będzie lądować. Znaczy flagę, która będzie tam w miejscu lądowania, tak wstępnie. Ale nauki się nachapam. Ładnie ją nazwiemy, spoko. Kerpolos, super. Potrzebuję dużej mapy. Gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy. Czyli w sumie zaraz można by było zacząć hamować, wydaje mi się. Za chwilę, za moment, żeby tutaj gdzieś wylądować, w tych okolicach, to byłoby super. Gdybyśmy tu wylądowali, bo paliwa ogólnie mamy sporo, więc to nie ma co się martwić. Bo tu jest trochę ciemno. No właśnie, trochę ciemnawo tu jest. To jest chyba jedyny minus tego lądowania będzie. Że będzie wciół ciemno. W ogóle mijamy flagi. Aha, nie, flagi nie mijamy. Flagi są kawał drogi stąd, tylko są po prostu po drugiej stronie planety, z tego co rozumiem. W sumie tu byśmy zaraz musieli wyhamować. Z tego co widzę. Tak, o, nie wiem czy widzicie, to widać wyraźnie płaski teren. W tym... Tu tak się zarysowuje i widać ewidentnie płaski dzień, więc możemy hamować w sumie. Dobra, hamujemy. Hamulujemy. Może trochę zająć. Zobaczę teraz, nie będę jakoś specjalnie zwracał uwagę na wasze komentarze, bo jednak mamy fazę tej powoli lądowania, to oczywiście troszeczkę potrafi rozproszyć. Potrzebuję trochę uwagi dużo w tym momencie. Hamulacją procedur start, tak. 5 km. Ja mogę jakieś badania porobić. Jak Milusio. W ogóle radiacja jest w tej grze. LOL, UTF. Rad status dangerous. Ej, UTF. Od czego jest radiacja? Od słońca? A bardzo możliwe, że to jest od słońca radiacja w sumie. To jest bardzo możliwe. Ponieważ na Milmusie nie ma magnetosfery, a to by oznaczało, że nasze kerbale są narażone na radiację. To jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. Tylko na jakiej zasadzie to działa, tego już wam nie powiem do końca.
Dobra, trzeba wyhamować naszą prędkość opadania. Jesteśmy już trochę ponad kilometr od powierzchni Minmusa. Potrzeba ołowiane skafandry. No chyba umrę, jak będzie za wysoka radiacja. Nie wiem, naprawdę nie wiem, nie powiem. Tego nie zgłębiałem, będąc szczerym jeszcze. Widać już światełko? Nie widać jeszcze. Tak, jak są na zewnątrz, to przyjmują dawkę promieniowania. Tak, tylko na jakiej to zasadzie do końca działa, tego nie powiem. Teraz pytanie, jak dużo możemy tej radiacji przyjąć, nasze kerbale mogą przyjąć, tak? To jest też ważne info. A tego nie wiem. Niestety. Świecą w ciemności napromieniowane, tak. Kliknij na kokpit. Stop, 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 stop. Utra krzywo. Ciekawe miejsce wylądowaliśmy. Ej, na wzniesieniu wylądowaliśmy w ogóle, co ciekawe. Boże. O, bo to było trochę blisko. To było kuźwa trochę blisko. To było tak zwane za blisko. Zaraz, ale ja... Zaraz. A to jest Lesser Flats ostatecznie, to nie jest ten. Ciekawe. Ciekawe. To było zdecydowanie za blisko. Dobra, badanie zrobione. Boże, nie, nie, o Boże. Ty łamago, ty, Jezus Maria, to za łamaga. No łap ci się z jego mać, łap się tego. Ty łamago, ty łap się tego. Co za łamaga, no. Ja pierdykam. Wow, żeby panelu nie rozwalić, to byłaby przykra nowina. Nie mogę się panelu, nie mogę się tego złapać. No łabrze się, Jezus Maria. Co za fail. Cicho sieć, to twoja wina. No łap się do jasnej cholery. No. Tylko jeszcze raz będziemy musieli wyjść. W sumie zabrać te zbadania. W sumie tak, drabinę tu mam, w sumie tak, prawda, nie pomyślałem. Trudno, dobra, Lesser Flats, tak? To jest Lesser Flats, a... My jesteśmy tutaj. Czyli my jesteśmy tuż obok Slopesów. Gdzieś tu są Slopesy, Midlandsy, Lowlandsy też, tu są Slopesy. Trzeba trochę przybliżyć sobie obraz.
Teraz tak, tu są slopes, czyli wzniesienia. My jesteśmy na granicy Lesser Flatsów. Ok. Lowlands, Midlands. Tu mamy na północy, mamy Midlandsy. Na południu tak samo, slopy. To dobrze. Więc teraz moglibyśmy polecieć na północ lekko. Chociaż może nie na północ. Może na północ? Nie no, na północ w sumie tutaj. Albo na południe byłoby to łatwiej trafić w sumie. Na południu w Midlandsy byłoby prościej trafić. Wydaje mi się. Na południowy wschód. Trzeba polecieć, wcelować. Nie wiem, czy tam paliwko zostało. Jeszcze trochę. Będzie kino na slopsach, tak. Dobra. Więc tak, Znaczy ja bym w sumie może poczekał na dzień. Całkiem dobrym pomysłem chyba byłoby przeczekanie na dzień. Tylko, a tak, żeby zrobił się dzień, to trochę minie teraz w sumie. A tak, ląduje w sumie. Dobra, jest dzionek, więc możemy lecieć. No i to ja rozumiem, panie. To ja kurde rozumiem. Tylko teraz tak, gdzie my chcemy polecieć? Powiedziałem, że chcemy polecieć na południe, czyli tu będzie południe. I południowy wschód to będzie w tę mańkę. Z tego co rozumiem. Tak, tu jest północ, to jest południe, tu będzie zachód, a tu będzie wschód. Z tego co ja zrozumiałem, na południowy. Będzie lecę w ogóle? Mam nadzieję, że tak. Tak, dobrze lecę. Tylko w sumie złą stronę, co ciekawe. Dobrze, ale w złą stronę, Boże, moskit. Ty gimbo. No, więc polecę sobie teraz na Midlandsy. Co to? To są Midlandsy? Chyba to jakoś tu będą Midlandsy, z tego co rozumiem, no. To będzie Midlands, biom Midlands. W takim rozrachunku. Pozdrawiam, lecimy teraz 140 metrów nad powierzchnią Ziemi. Tam Minmusa. Wow, to nie wygląda dobrze. Troszkę przedobrzyłem. Się zagalopowałem, tyćkę. Bam. Dobra, jesteśmy. Bit. I nowe badania. Uuu.
Dobra, więc teraz tak. To zbieramy. To wysyłamy. To zbieramy. To zbieramy. Krybalem wychodzimy. Badania zbieramy. I przy koniec zbierzemy badania, które tu ma. Chociaż na razie jeszcze nie. Tylko w sumie... Pytanie, ile mam termometrów? Ile termometrów za mało? Może mieć za mało termometrów, więc z termometrów zabiorę. Dane w sumie. Mogłem tych pojemników na GU i tych laboratoriów małych badawczych to już nie użyjemy ponownie, bez laboratorium takiego dużego, żeby je oczyścić, ale termometry mogą się jeszcze przydać. A, to już my ze wszystkiego zabierzemy. No, weź te badania. Dobra. Gdzieś mam magnetometr. No czy magnetometrze jeszcze coś mam, bo nie pamiętam. Boże. Dobra. I jeszcze tutaj GU pozostało. Dobra. A gdzie ja posiałem magnetometr? Tu jest magnetometr. Magnetometrem z miejscem mogę zrobić. Dobra, to luz. To w takim rozrachunku luzik bluzik. Wow, panie, co pan robisz? Okej, okay, mam całą masę nauki. Co ja zrobiłem? Nie mam pojęcia. No właśnie, możemy jeden biom zbadać. A tym biomem będzie co? Slopesy, które są na... Na. Zachodzie. Dobra.
Jest. A, slopes to są tak, wzniesienia, więc będzie wesoło lądowanie będzie na nich bardzo wesołe ogólnie. Dobra, jestem na slopesach. W sumie stosunkowo tak to jest, nie jest, jest jakoś strasznie nierówny teren w sumie. Da radę wylądować. Mam wrażenie, że jakieś badań nie zrobiliśmy na slopesach, zobaczymy zaraz. W sumie nie wiem, jakie badania robiłem na slopesach, na jakie nie robiłem. Więc trzeba będzie to obalać ogólnie. 80 metrów. Zobaczcie, jeszcze im paliwa zostało. Cała masa. Cała masa paliwa. Możemy dowolnie rozdysponować praktycznie. Stój. Dobra, ustało. Jakie badania możemy porobić? W sumie tylko skan temperatury. Ło, szaleństwo. No nie szaleństwo. Dobra. Dobre i tyle w sumie, tak? Został nam jeszcze jeden biom do badania, a tym biomem jest... Midlands, Slopes, Lesser Flats, Lowlandsy. Na Lowlandsach w sumie byliśmy, ale czegoś na pewno jeszcze tam czegoś zrobiliśmy, jak na przykład badania temperatury ponownie zrobiliśmy na Lowlandsach, więc musimy polecieć tam. A żeby tam polecieć, musimy polecieć jak? Na... W sumie na zachód. Czyli na 270 stopni musimy polecieć. Tak. Kiedy powrót do domciu? No, to już jest inna kwestia. Sobie przyspieszenie czasu. Mogę tylko czterokrotne dać maksymalnie teraz. Byśmy tu wylądowali jeszcze. Dobra. Hamulujemy i lądujemy. Ile sądzę, że będę z nauki? No tak z 1000 najmniej. Celuję tak w 1000 nauki mniej więcej. Tak mi się wydaje, tak? Ciekawe, nie mogę tu żadnego badania wykonać. To jest ciekawostka. A to cię ciekawostka. Na Lowlandsach mam już wszystko zrobione. O, ciekawe. Bym się nie domyślił.
sobie orbita północ-południe byłaby też niegłupia. Teraz bym musiał się wybrać gdzie? Na Great Flaps. Great Flats, tak. Które są tutaj. Dobra, lecimy. Paliwa masz nad to, jeszcze spokojnie jeden biom możemy zbadać. Mam jeszcze jedną beczkę, jedną wolne. Dokładnie tak. Czyli tutaj. Czekajcie, tutaj? To gdzieś tutaj musimy przelecieć. Coś w tych okolicach. No kangurek tak, ale pamiętaj, że ja letę kerbalami, te kerbala mają ograniczony zapas żywności, więc ja na to, ja jeszcze muszę na to brać pod uwagę, że mam ograniczony zapas żywności. To będzie niski przelot. To będzie kuźwa niski przelot. Nie, to nie jest ISA MAPSAT. To jest coś podobnego, ale to nie jest MAPSAT. To jest scan map. Tak dokładnie to się nazywa, scan map. Lowlands. Gdzie są te flacy? Nie, to nie były flacy. Ja przeleciałem je, czy co? Nie, zaraz będą. Jeszcze kawałek. To chyba to będzie. To chyba tak, to będzie zdecydowanie to. Tak, rozkminiam mapę, muszę wiedzieć, gdzie wylądować, tak? Nie mam w głowie wszystkich tych informacji, niestety, to jest niewykonalne. Muszę rozkminić po prostu, gdzie chcę wylądować. Dobra, hamulujemy. Zostało nam jeszcze 800 km w zbiornikach, więc luzik. Luzik. Thank you.
Pyk. Badania! Yes! Trochę tych badań będzie. Dobra. Jak to nazwiemy? Badania po prostu? Płaskie badania, o. Wielkie płaskie badania. No, spadamy stop. Nie, szkoda tracić czasu. A, zaraz, tylko może wiecie co, zgarnijmy może te. Właśnie te badania. Ciekawe, że sejsmowe tutaj niespecjalnie chce działać. Pytanie tylko, w której zaraz, w której mamy w tym zbiorniku naukę? Nie w tym, chyba w tym po prawej. Czy karbin może nie jest 100% tak cały zbadany, ale spora część karbinu jest, więc. Tak, tu, dobrze myślałem. O, słuchaj, jeszcze w pozostałych termometrach nic nie ma do zebrania. Właśnie wiem, że inaczej działa akcelerometr. Trzeba chyba zrobić zderzenie, żeby... Tak mi się wydaje, to chyba trzeba zrobić zderzenie. Ale ogólnie, prawdę powiedziawszy, z badania karbinu nie ma zbyt dużo... Nie ma zbyt dużo... nauki z samego karbinu. Tak, trzeba jebnąć nie z akcelerometrem, tylko trzeba jebnąć czymś w... Trzeba czymś po prostu jebnąć w minmusa, tak? W ten sposób. Ale nie mam czym jebnąć. W sumie to nie mam czym jebnąć, będąc szczerym, no bo nic nie mam na orbicie minmusa, więc nie zbadam. Gdybym miał coś jeszcze na orbicie minmusa, to spoko, ale nie mam nic. Takie małe ale. Kiedy indziej wyślę może sondy w sumie, tak na to by wyglądało. Innym razem. Ja mam w ogóle jeszcze żywności. Na 19 dni, to można by trochę pobadać też sam minmus w sumie ostatecznie. Teoretycznie. Ludziom, mam dwa statki, ale pamiętajcie, że mam Kerbala na pokładzie jednego i trzeba tym Kerbalem wrócić, nie? No. I trzeba jeszcze zbadać jakoś to jebnięcie i coś musi być na powierzchni minmusa.
Myślałem, że to jeszcze... No właśnie. Ale mam inny pomysł. Mam pomysł. Mam pomysł. Już mamy z tyłu rakietę, nie? Znaczy, no właśnie, której nie potrzebujemy. No właśnie. Więc jakby tak wymierzyć... by trafiło gdzieś tutaj, to byłoby fajnie. Sprawdziliśmy jak działa ten cały akcelerometr, tak? Ale zaraz, ja źle robię, widzisz, z tego mać. Może mózgi typu mózgu. Źle robisz. Tak, trafię akurat w Kerbala. Trudno, shit happens. Nie, ja rozbić się nie chcę. Chcę rozbić dolny człon naszej rakiety, naszego pojazdu. Ponieważ to wygeneruje wstrząs, który pozwoli mi zbadać moim sejsmometrem. No po prostu zbadać ten wstrząs. Tak, tak, zaraz go uruchomię, spokojnie. Sejsmometr też zaraz uruchomię, spokojnie. Tak, teraz trafić w to, to będzie do niezłej jaja. Wyczuwam. Mam lagi na hitboxie, tylko nie wiem, z czego wynikają. Ja sobie zaraz spojrzę na tę Wikipedię od Interstellara. To jest najlepsza metoda. Czekajcie, to... Już to przeczytaj, bo to jest jakiś kosmos. Dobra, wiem, że jak to działa. Dobra, czaję. Nie musimy trafić w okolicach, aby ktoś pytał. Wystarczy trafić. You're really about my sleep.
Ja muszę odpalić tutaj sejsmometry. Boże, szas! Jak mi nie zaliczy szas? Jesus, nauczę po angielsku czytać. Przeczytaj, co tam jest napisane. Człowieku. Przeczytaj, co tam jest napisane, ewidentnie. Nie zrozumiałeś, co to znaczy. Właśnie nie musi być... Nie musimy trafić w... Ale do okolice. Grunt, żeby były odpalone sejsmometry, żeby pojazd, czy tam części, którymi uderzymy, były, żebyśmy mieli na nie pogląd, tak? Żebyśmy to był aktywny nasz pojazd, tak? Wtedy nie ma najmniejszego problemu i to wszystko działa. Teoretycznie, zaraz zobaczymy. Pierwszy raz widzisz needn't, to współczuję, bo to jest normalne słowo, czyli need not. Not need, jak to woli. Ale będzie boom. Ale będzie boom. Boom, boom, boom. W sumie tak, odpalmy mu, że w sumie to będziemy potrzebowali informacji. Ach, cenne dane. Jebudu. O! Zarejestrowaliśmy. Tak, kerboom. Tak, teraz mam wybuchkę do rozpierdzielania statków, tak. Bez kitu. Kurde, dobre. Fajny ten modzik, świetny do Interstellar jest świetny, naprawdę. Jeszcze chwilę będziemy musieli robić przerwę jakąś dłuższą, muszę sobie jakiś obiad zrobić. Obiad, kolację w tym momencie, już nic nie jadłem zbytnio. Collect impact data. Ło, panie! Nice. Mogę 100%. Zaraz, jeżeli to wyszło, dostanę 100%. To dużo energii zje, ale to warto. A tu już nie mogę. Nie, tu już nie mogę. Nice. 250 nauki. Tylko strasznie dużo prądu zżera. Strasznie. Na całe szczęście nam prądu nie brakuje. Znaczy prądu nie brakuje, ale mamy... Brakuje, ale mamy panele, więc... Tyle dobrego. No to trochę zajmie. Dobra, to chyba możemy wracać, wydaje mi się. A, no już w sumie nic więcej nie w tym... Możemy teoretycznie zrobić orbitę polarną, ale... Czy to jest sens? Tak rozkminiałem. Tak, mogę dać time warpa, wiem o tym.
Jestem bałtem tego świadom. Tylko tak się zastanawiam, co teraz zrobić. Czy wracać, czy zrobić jeszcze porobić badania na orbicie polarnej? W sumie zrobić jeszcze orbitę polarną zbadać. Ketchan? Ketchanu nie mam, mam ketan. To jest w sumie całkiem dobry pomysł. No, zróbmy, w sumie dużo paliwa to nie zeżre. Prawdę powiedziawszy. Tak, starczy mi paliwa. Ogólnie, żeby zrobić orbitę wokół Minmusa, nie trzeba dużo paliwa, więc spokojnie starczy. Chowamy odnóżki. Chwila, badanie trwa. Trwa. Dobra, tu też badają. I tu też badają. Okej. Kończy się prąd, ale dlatego, że robimy badania, więc nic dziwnego, że prąd się kończy. Ale już skończyło się wysyłanie, mamy 250 nauki, super. No, jak się kończy prąd? Przecież mamy prąd, o co chodzi, lol. Panie, bez jaj. Teraz pytanie, na jakim wysokości jesteśmy? Jeszcze nie dużej wysokości, dobra. Dobra, równamy orbitę. Dobra, 28 kilometrów. Teraz sobie troszkę pobadamy. To jest nadal wysokość tuż nad powierzchnią Minmusa. Czy to już jest coś wyżej? Tak, to jest tuż nad powierzchnią Minmusa. Okej, okay, git. Jak tam nasze badania? Gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy. O, badania trwają. Yes! Super. Nie no, mobilne labo wyślę. Barten, ale na Dunie samolot by nie działał chyba, tak? Przecież na Dunie nie ma atmosfery zdolnej utrzymać działanie. Nie? Czy mi się tylko zdaje? Ja bym chciał teraz sprawdzić, jak z pożywieniem stoimy. 19 dni, spoko. Zrobimy szybko badania i spadamy. No tak, silnik odrzutowy, no nie, naprawdę, no. No prawda. W sumie to nie byłby silnik odrzutowy, tylko samolotu napędzie rakietowym, tak? W
ten sposób ci chodzi. W takim razie, no to nie można by spróbować, tak? Ewentualnie. Oj, prawie cały minus zbadany, juhu! Albo odrzutowy z Intel... Właśnie! W Interstellarze są odrzutowe, tylko na jakiej zasadzie one działają? Ej, 100% badań minmusa, nice! Dużo nauki! Dużo nauki! Bardzo dużo nauki! Niezwykle mnie to raduje. No dobra, to teraz tylko pomyśleć, jak się spiknąć z Kerypollo. O, tu jest dobre miejsce. O, to jest bardzo dobre miejsce do tego teraz. Chyba. Ja bym musiał się nakrzywić jak, tak? O, tak, bym musiał się nakrzywić. To by wymagało sporej ilości. Chwila, gdzie jest mój znacznik? Zaraz, co jest? Nie Switch, Boże jedyny, nie Switch, tylko... Ale już wysłałem dane ze ScanBartem przecież. Już dane ze scan wysłałem, nie? Co tam? No, streamuję, panie Arku. A gdzie idziecie do sklepu? Nie wiem, musimy się zastanowić chwilę. Serio? Ja go tu nie widziałem jeszcze. Gdzieś tam jest, chomik, nie bój się. Tak, minmusowy Bartem wysłałem, zobacz. Jesus, jego mać. Już klikałem na te antenki tutaj. Na skansan. Teraz na to nie kliknę, bo się na to... Zobacz, tu już nic nie mam, widzisz? Pyk, nie ma. A tego się nie wyślę, tutaj nie ma żadnych danych. Dobra, paliwa to się tam cała masa została. Intercepcję? Co to jest intercepcja? Ja się tak głupio spytam. No przydałoby się strzały, w którą się leci. To jest całkiem przydatna uwaga. Jak to jakie hasło do streama? Co? A, intersect, aha, no tak. Zaraz, czemu... Aha, bo to target, Boże jedyny, nie target, yes. Nie mam jak pokazać chomika, niestety, jeszcze troszeczkę się nie oswoił. Jak się oswoi trochę bardziej z nami, to będzie. Obiecuję wam, że wyjdzie.
Ruchomyk bydzie. O, tu coś jest. To jest co? To jest... To nie jest to. O, to by było... Nie, zaraz. Dobra, zaraz zobaczymy. Zbliżymy się do niego i zobaczymy. Zaraz. Prąd się kończy. Czemu nam się kończy prąd? Coś wysyłamy? To nie wygląda dobrze. Jakie hasło masz wpisać, żeby oglądać streama? To coś Krzysiu popsuł? Ja nic nie wiem. A, skany, no tak. Przecież, o Boże, skany mi przecież strasznie zjadają. Teraz nie mam prądu, więc sobie nic nie zrobię, zajebiście. Ja tu nic o żadnych hasłach nie mam. Jakie wy kuźwa hasła macie? No, może być problem, może nam zabraknąć prądu. To będzie smutna nowina. Ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. Dobra, jest prąd, dobra. Wyłączmy te skany. Co jak zabraknie prądu? No Kerbal umrze. Nie od razu, ale umrze. Źle robię. No muszę pomyśleć, czym coś potrzeba ze sklepu, bo chłopacy idą. Muszę pomyśleć szybko. Czy coś potrzeba mi ze sklepu? Nie wiem, chyba nic. No, z zimna, tak. Źle zrobiłem w sumie orbitę. Jak tak się mocniej zastanowić, to źle to zrobiłem. Dobra. O. Dobra, teraz możemy zwolnić. A tam na dietę jeszcze, że pożywienia to ma nadto, będąc szczerym. O, tu trochę przedobrzyłem. O. No chodź tu. Chodź tu bliżej. Mam trochę jednak jeszcze przedobrzyć.
Wracam na Kirby, no chyba tak. Czy zostawię lądownik? Zastanawiam się, ale chyba zostawię lądownik. Lądownik chyba zostawię na orbicie Minmusa. Nie widzę sensu go zabierać w tym momencie. Może kiedyś się jeszcze przydać w sumie, nie wiadomo. Żaden tego nie wie, żaden. Dobra, za 9 km to jest dobry. 1 km do Kanosi to jest dobry wynik. Gdzie jest nasz cel? Powinniśmy już go widzieć gdzieś. On jest pod nami w sumie. Jest! Już moduł dowodzenia. Z paliwem bardzo dobrze stoimy, aż za dobrze bym powiedział. Cześć Elektro, dawno cię tu nie było. Oj, bardzo dawno. O, źle. Nie to. Idź posa, Boże. Wszystko widzę, wszystko. Przechodzimy chyba na tego, na RCS powoli. Zdecydowanie trzeba będzie przejść na RCS-y. Potrzebuję trochę jaśniejszego miejsca do dokowania, będąc szczerym. O, nie wiem, co to jest ingres. Ingres, coś kojarzę nazwę, co to jest? Diakon, ale co archiwum? Na hitboxie jest archiwum, wejdziesz na hitboxa i tam masz archiwum. Dobra, jest dzień, więc możemy dokować. Ma,
A gdzie jest hitbox? hitbox.tv/moskit. Dobra. Małe dokowanko, zupełnie jak macanko. Dzieci, zamknijcie oczy. Ta-dam. Zobaczcie w ogóle jak szybciutko. Tak się, moi drodzy państwo, dokuje. Tak się dokuje. Dobra, który to był tutaj? To tutaj był Bill, nie? No, zabierz te wszystkie badania stąd. A trochę ich jest. I wracaj do głównego nie lądownika, tylko do kabiny dowodzenia. Dobra. W sumie tak mi się wydaje, że spokojnie wyłączmy ten silnik i przenieśmy do niego paliwo, do tych zbiorników. Spokojnie nas na to będzie stać, wydaje mi się. W sumie, że zamiast robić to ręcznie, zróbmy to naszym balanserem paliwa. O, super. Znaczy, ktokolwiek, kiedykolwiek będzie chciał użyć tego lądownika, to będzie mógł z niego korzystać. Żaden problem, żaden. CS-y w sumie nie musimy uzupełniać, bo i tak jeszcze trochę tu zostało. No. A, jeszcze Oxidizer, prawda, no tak, tak. Prawda. Dzięki Bałten za info, bo bym zapomniał. Dobra. Można byłoby troszeczkę go na stabilniejszą orbitę w sumie wrzucić, wydaje mi się. To nie byłby głupi pomysł na stabilniejszą orbitę wrzucić. Choć o ciupinkę, tak? Dwanaście kilometrów wydaje się całkiem sensowną orbitą. Koksy, mam nadzieję, że domyślasz się, za co dostałeś tajma. Google, mam nadzieję, że też domyślasz, że dostał tajma. Nie no, lądownik zostawiamy na orbicie, nie jest tam potrzebny zbyt nawet na karabinie, zostawimy go na orbicie Minmusa, może kiedyś się komuś przyda, nigdy nie wiadomo. Nie, zaraz, źle, to muszę przyspieszyć teraz, nie zwolnić, poprawka.
Myliło mi się kompletnie. O, jest 12 km. Ładna, równa orbita na 12 km. Domu plus jakieś osobówki. Tajnalon, ty chcesz stworzyć nową grę czy moda do niej? Stary, to że oni stworzyli multiplayer to jest cud, nie wymaga od nich zbyt więcej. Właśnie trzeba nie zrobić stację na orbicie Kerbinu, teraz pomyśleć, mam już technologię całkiem zaawansowaną, teraz wrócimy z całą masą nauki. W sumie to będzie dobry pomysł. No zrobię dzisiaj ETS-a później, spoko. Dobra, więc teraz tak, to rozdzielamy. Pa, pa, misiaki niestety. Było miło, ale się skończyło. O fucking shiten. Wiecie, że nie pomyślałem? Fucking shiten. Fucking shiten. Fucking shiten shiten. Wiecie, że nie pomyślałem? O osłonie. No moduł dowodzenia. Jedyną osłoną przed wejściem w atmosferę to będzie ten silnik. To będzie dobre. Już szczerze, to będzie dobre. Przecież to będzie dobre. To będzie ciekawe. Już czuję, że to będzie ciekawe. To będzie ciekawe. Jakie mam mody? Ktoś podsyłał mody. Nie wiem, to było to chyba. Przez Ricksona bodajże chyba zrobiona lista. Modów, które w tym momencie używam. Może głodny się robię, zaraz trzeba zrobić jakąś przerwę kolacyjno-obiadową. Właśnie, mimo że chłopaki są w sklepie, to poproszę ich, żeby kupili mi jedną rzecz. Cholera, zapomniałem właśnie. Pieczywa mi potrzeba. Chociaż trochę są w tym sklepie, więc nie wiem, czy oni jeszcze w nim są. O Boże. Zaraz, Arek nie wziął telefonu, super. Po prostu bosko. Ale w ogóle tutaj przed dobrze. A, dobra, srało to pies. Ty, kupcie mi chleb. O Boże. A możecie podejść do żabki jeszcze? Dobra. Co? Wasi? No to niech Arek zdecyduje, narty.
Dobra. A, dobra. Co tu się dzieje w Kerbalach? Jest okej, okay, dobra, jest okej. Okay. Spadamy w takim rozrachunku z Minmusa. Ta real life fail. I teraz tak, musimy sobie odpowiednią orbitę, odpowiedni kąt podejścia. Boże, a to się obraca. Dobra, pod jakim kątem, na jakiej wysokości wejść w atmosferę? 49 km per reapsy to za dużo, nie wyhamujemy. Tak, dam 35 km. 33... 35 km bym dał. I byśmy weszli stosunkowo gładko wtedy w atmosferę. I jako, że mamy jeszcze paliwo, to jeszcze spokojnie będziemy mogli wyhamować paliwem w zbiornikach. Taki jest plan. Taki jest plan. Tak, to wersja 0.23,5 z asteroidami. Dokładnie tak. Ale ładny widoczek. O Boże, nie włączyłem tego, sasa. W ogóle prędkość ponad 3 km. Ja pierdykam, to jest sporo. Ale piękny widok. Cudowny wręcz. A tam, Pat, jak dam 55 km, to w ogóle mnie nie zatrzyma. To jest za mało. Potrzebuję 35 km. I nawet nie wiem, czy nawet przy tych 35 km mnie odbije, bo jakbym wszedł na 30 km, to by mnie nie odbiło, to by mnie zatrzymało, ale nie wiem, czy wtedy nie byłoby to zbyt niebezpieczne. Tak, audycja nie zawiera lokowania sklepu, tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, bo orbita się ładnie zmniejsza. Zastanawiam się, czy użyć tego silnika już. Czy jeszcze nie. Lekko się wspomogę na razie silnikiem. By się utrzymać w tej atmosferze. No hamuluj! Hamuluj pan! Czym to się różni? To jest po prostu te... W sumie nie wiem. Zaraz, czym to się różni? W sumie aktualnie niczym się nie różni. No ale będzie hamowanko. Dobra. Co to jest Diceman za mod? Nie kojarzę go.
Nie, nie mógłbym go Dice'om dać, bo musiałbym go rozkminić najpierw. A tam wcale żadne pieczone kerbale, będzie okej. Nadal mamy dość sporą prędkość, ale już to jest prędkość w miarę bezpieczna na wejście tylko z silnikiem, tak? Gdybyśmy weszli z 3 km tam na niższe warstwy atmosfery, z 3 km na sekundę na liczniku, to by się dobrze nie skończyło. A z aktualną prędkością jest już luzik. O, księżyc. Możemy nawet polecieć jeszcze na księżyc w sumie. Ładnie hamujemy. Nic nam już złego nie grozi w tym momencie. No ja wiem, że nie zrzucę silnika. Jestem tego świadom. Serio, jestem świadom, żeby nie zrzucać silnika. Naprawdę. Coś się stało? Coś uciekło nam, ale nie wiem co. Ej, czekajcie, chomik się obudził. Zaraz sprawdzę, tylko co się dzieje z chomikiem. Chomik coś wsuwa. Coś chomik wsuwa. Tak, przerwa na chomika, tak. Chomik coś wsuwa, coś porwał z miseczki i wsuwa. Słodziak. No dobra. Trzeba by chyba spod ochrony odpalić, coś czuję. Więc tak, dwa spod ochrony mamy, ale te dwa spod ochrony nie uniosą całości. Ja chciałbym, żeby teraz całość w miarę bezpiecznie wylądowała na karabinie, bo to by nam pozwoliło później szybciej budować inne rzeczy. Ej, coś się buguje. Houston? Pożera nas Kraken. Coś mi się popsuło. Ewidentnie. To nie wygląda dobrze. Coś odleciało. Do końca jestem pewien, co tu się dzieje. Dobra, jesteśmy. Dobra, wyjdźmy z tego, bo coś się zbugowało. Na szczęście wylądowaliśmy na wodzie, czego nie było widać. No może coś się stało złego. Wiecie przez co to? Ja wiem przez co to prawdopodobnie. Wow, 2200 nauki! Czyli w sumie prawie 2000 nauki zebraliśmy ogólnie.
Bo mieliśmy niecałe 300. Nice. Wiecie, co, wiecie, czego to jest wina? Prawdopodobnie tego, że zaczynamy docierać do limitu RAMu. Mamy 3300 RAMu. Więc ja wyłączę grę. Jeszcze raz ją odpalę. Tak, wylądowałem na końcu świata.